Hej, witam was, z tej strony Gali, wracamy. Wiem, miało być od razu, a jest jak zawsze. Okej, co ja tu robiłem? Pewnie jestem w połowie tury, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku, mój mały synek się obudził i musiałem się nim zająć. I to co z tego, że mam pokój osobny i mogę nagrywać, jak się obudzi, to i tak trzeba... Trzeba działać. Czy mam tu jakieś overwatche? Dobra, przeładujmy. Na pewno mamy sektoidy aktywowane. Dobra. Na pewno mamy sektoidy. Prawdopodobnie jedna grupka tam została. Dobra, wiecie co? Przeładujmy broń. Przeładujmy, rozglądajmy się. Musicie wybaczyć, ale wiecie, jak przerywam nagrywanie, to muszę później wejść w grę, a jak nie wejdę w grę, to nie mogę tak agresywnie grać, jak grałem to w poprzednim odcinku. Dobra, co jest z tamtej strony? Myślę, że Nitro jest dobrym klientem, żeby sprawdzić to. Okej. Okay. Nie widzę tych sektoidów. Ciekawe, gdzie one się schowały. Wyznaczam strefę ogniową. Dobra, ale rozglądajmy się. Dobra, trzeba iść do środka. Prawdopodobnie ich zostało pięciu, z tego co pamiętam, i czwórka w środku. O, widzicie, mamy jednego z nich. Jest daleko, więc to jest tylko robota dla snajpera. Nikt więcej tego nie będzie mógł. No tak, ty nie dasz rady. Jedynie kto da radę, to snajper. Prawdopodobnie zostało ich czterech. Dobra, musimy powoli się pewnie przemieszczać. Prawdopodobnie muszę się powolutku przemieszczać bliżej. Przewaga w zmniejszam ciąg. Przewaga wysokości chyba już mi przynajmniej u niego nie będzie potrzebna. Floaterów nie ma, więc raczej nie powinni. Cicho tam. Słyszeliście coś? Raczej nie powinni mi tutaj robić problemów. Okej. To jest Gecko 16. O, adrenalinka. Super. Dobra, zwiadowca się przesunie tu. Na razie nic nie widzimy. Rozumiem. Gdzieś tu zostały jeszcze sektoidy. Tak jest, przechodzę na pozycję. Snajper nawet niech tutaj zostanie, bo powiem wam, że w sumie w środku w statku mi się nie przyda. Tak jest, a jak coś wyjdzie przed statek, to i tak będzie mógł prawdopodobnie strzelić. No dobra, no to idziemy dalej, szukamy. Wydaje mi się, że jeszcze trzech sektoidów zostało, ale głowę sobie uciąć nie dam, bo wiecie, jakbym to nagrywał odcinek po odcinku, bez tej przerwy, no to bym był w gazie i wiedziałbym mniej więcej, ile co jeszcze zostało. Dobra, snajper tam zostaje z tyłu. Tego to mógłbym uleczyć. Ile za ptaczek? Wpizduj jeszcze trochę. No dobra. Prawdopodobnie musimy do tego statku wejść. Wygląda na to, że tu już jest przed statkiem czysto. Zostaje nam tylko to, co w środku. No spoko, luzik. Aha, ty teraz będziesz musiał trugonić.
robi się. Wkurza mnie trochę, że ten snajper trochę tak został z tyłu. Więc może skończmy latanie i pogonisz trochę za nimi. To jest bardzo ryzykowne, bo jeżeli tam są to septoidy, to mogą go sflankować. O nie, gadajcie. Co to było? To wyglądało na... Eseriala? O cholerka. Eserial to nie jest nic dobrego. Już się za to biorę. A coś czuję, że będziemy musieli się z nim zmierzyć. No to biegniemy. No to biegniemy. No jak będzie trzeba, to się zmierzymy. No nie ma opcji. No ten snajper może jednak się przydasz. Tylko czy mi się uda? Ewentualnie mógłbym to rozpieprzyć granatem. Rozkaz. Tutaj jest troszkę osłon. Może nie byłoby to takie głupie. Już tam idę. Może nie byłoby to takie najgłupsze. Snajpera wtedy mógłbym tu ustawić. Granaty chyba tam jeszcze jakieś są. No, zobaczymy. Co to za dźwięk? Przechodzę na pozycję. Ty masz granaty, jeszcze 2A. Spoko. Musimy na pewno poczekać i tak na tego snajperka naszego. Do wesela się zagoi. Okej, jesteś już zdrowy. Tak jest. Gekko tu, snajper. Kurde, snajpera trochę mamy czekania. No chodźcie, brudasy! On tutaj się jakoś tak trochę po prawej pojawia. O, teraz go nie słyszymy. Teoretycznie jest chyba rozwalone to. Nie, nie jest rozwalone. A, bo to jest ten destroyer. On na pewno jest w tym pomieszczeniu, bo wiem, że to się od tyłu wchodziło. Ale chyba rozwalimy sobie to wejście i tam zobaczymy wtedy. Stąd snajper już będzie mógł ładnie strzelać. Sprawdźmy, czy wszyscy mają przeładowaną broń. Wszyscy. Tu możemy sobie jeszcze steading weapon zrobić. Tam, gdzie się będzie dało. Tutaj niekoniecznie jest potrzebny ten steading weapon. Okej. Broń w pogotowiu. Dobra, próbujemy rzucać tu granat i zobaczymy, czy Eferial wyjdzie. No, coś jest. O kurde, Mechtoid, Eferial i 2 Elite Mutony. Trochę tego tam jest. Widzisz ich? Ty ich nie widzisz. Panika jaka? 38%, troszkę mało. Może by rakietę tam wpakować. Tylko ten Eferial wygląda na to, że on jest jakby... Czekajcie, jak on wygląda tak, jakby był za tym ze ścianą. Aha, nie, Elite Mutant jest za ścianą. Eferial wygląda tak, jakby tutaj był w środku. Wiecie co, zróbmy sobie to tak. Zapiszmy grę, bo może być różnie. I nie wiem, czy będę chciał, czy nie poczekamy sobie na nich. Pakuję tu, bo nie jestem na 100% przekonany, czy ja trafię tych obydwóch. Właśnie, w którym momencie ja tutaj strzelam tak, żeby to obydwóch ich trafić.
No dobra, spróbujmy. Leci! Chyba wszystkich trafiłem. Chyba wszystkich trafiłem. Telekinę zaraz, proszę. My się rozglądamy, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, wychodzi Elite Mieton i ładnie za ósemkę. Kto tu jeszcze drugo wypaczył? 11. Na razie pięknie obrywa, przynajmniej ten jeden. Ten się tu z boku zbliża. Oh no, nie! To nie było dobre z jego strony. To nie było dobre. Jeszcze Overwatch im wciągnął przez tego granata. No właśnie. Okej. Wszyscy stracili osłony, tak, wszyscy stracili osłony. To niech, nie będzie tak. Chyba, żebym próbował tu jakoś walczyć. Mamy zapisaną grę, więc spróbujmy. Nie wiem, gdzie tam dokładnie jest ten Eferial. Mam nadzieję, że go wypaczę, jak będę stąd strzelał. Nie. W sumie go nie wypaczyłem. Aha, ty nic nie widzisz. Ty panikujesz. Nie. Inaczej to rozegrajmy. Miejmy nadzieję, że zrobimy podobnie. Z tą różnicą, że... Kurde, on i tak rzuci tego granata. Tego się chyba nie da przeskoczyć, żeby on nie rzucił tego granata. Już tam idę. Ognia! Aha, tu ich aktywujemy. Okej. Okay. Spróbujmy... Albo dobra, i tak wrzućmy tego. I tak wrzućmy tą rakietę. Oni chyba tutaj byli. Odpalam rakietę. Spróbujmy. Rzuci tego granata, będę myślał nad czymś innym. No tylko teraz nie zachybiam, przedtem przynajmniej trafiałeś. Truł ładnie. No, ale teraz to chabiają na potęgę. Nic mi nie jest. Ale nie ma tego sil... rzuci granata? Kurde, granata rzuca. Tutaj przynajmniej trafione. Ale tu i tak ginie któryś z moich. O! 15, byłoby blisko. Dobra, spróbujmy teraz jeszcze jeden pomysł. Spróbujmy to zrobić tak, że zostawimy tylko Overwatche. Oni prawdopodobnie, nawet jeżeli się aktywują w pierwszej turze, nie będą mogli strzelić.
I to może zadziałać. Snajper gdzie jest? Snajper jest tutaj. Nie wiem, czy on w ogóle stąd coś widział. O! Aha. Czyli ja się nie mogę ruszyć. No, dobrze. Myślałem, że z takiej odległości to i tak nic mi nie da. Że się ruszy, bo nie powinien ich zauważyć, ale to jest tak, że każdy drugi zauważa nas. No dobra. No chodźcie, brudasy. Okej, aktywowali się. Tak samo jak przed chwileczką ten wychodzi. A ciekawe, czy będzie mógł strzelić, czy tylko się rozłożą. 13. I tak mogą zrobić, żeby rzucić tego granata. A nie. Teraz strzelił tylko. No dobra, to jest lepiej, bo mamy przynajmniej osłony. No wiadomo, on nie jest średnięty, więc nie będzie tak fajnie wchodził w masło, jak to było jeszcze przed chwileczką. Bo widzicie, po czwórce tylko. Piątka. No nie ma tych strzałów za 15, ale jest i tak dużo lepiej. Gekko tutaj ładnie wycedził, tylko do kogo strzeli. Dobra, ale nie zabił jej. To jest plusik dla nas. Dobra, walniemy rakietę tutaj, żeby spróbować zniszczyć im osłony. Paczka na koniec, powiem wam, że całkiem niezła tych kolegów. Trójeczka. Ty widzisz tylko i wyłącznie tego. A stąd? O, stąd widzisz coś więcej. Okej. Czy ty jesteś w stanie... O, jeden i drugi jest flankowany. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Zrzucisz tam granata? No... Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, troszkę ich raniliśmy. Nitro już jest pułkownikiem. Tu też jest chyba pułkownik. Czy ty będziesz go stąd widział? Nie, niestety nie będziesz go stąd widział. Pasowałby mi strzelać do tych z tyłu na pewno. No spróbujmy. Aj. Cel nadal stoi. Bo oni są flankowani, więc muszę do nich próbować strzelać. O, 15, cudowny strzał. No tak, ty widzisz tylko i wyłącznie tego bliżej. Ale dałeś radę go zabić. To mnie cieszy. Super. To z tego wynika, że jeżeli ty załatwisz tego mektoida, to będzie połowa zabawie. Tak jest. Zostaje Ferial. Okej. Ferial jest groźny. Na pewno jest groźny, ale... do przeskoczenia. Rzucimy granat tutaj niewidzialny, bo nie mamy overwatchy. Steading weapon. Żniwiasz na overwatcha. Oj, żniwiasz się w... No nie wiem, czy ten overwatch akurat był najlepszy, bo on się teraz odkryje. A tak to nie mógł do niego strzelić.
No właśnie. A, chyba to był błąd. Cholera! Krucho u mnie z amunicją! Panika! Okej. Aha, ty go nie widzisz. Ha. Pocisk odpalony. To jaja, że ty go nie widzisz. Na pewno spróbujemy kolegę szrednąć. Wy go widzicie. Ty go nie widzisz, ty go nie widzisz, ty go nie widzisz, ty go nie widzisz. Na pewno snajper go tam spróbuje poczęstować. Troszkę prawny mu 15 sprzeda. No jakby go widział true, to by pewnie było po zawodach. Granat dymny raczej mi nic nie pomoże, więc ulecz sama siebie. Tu powinnaś być raczej bezpieczna. Czy ty masz jakąś ochronę umysłu? Teoretycznie masz ochronę umysłu. Więc... Albo o, inspirację. To też może mi tutaj trochę pomóc. A i może ściągnąć panikę z tego, ze żniwiarza. Dam ci siłę. O właśnie. Przeładuj... Nie, schowaj się. Schowaj się, tutaj Overwatch. To nie wiem, czy mi cokolwiek da. Bo to chyba inspiracji nie zwiększa. Ale zobaczymy. Okej, kolega próbuje uciekać. Ale to wpadł w trup. Jednak zadziałało. Super. Do trzech razy sztuka, ale za trzecim razem poszło. Okej, to tam mieliście troszeczkę przykład taktyki na koniec. Wiem, że no jakbyśmy grali na Ironmanie, to już by było po zawodach. Ale dało się to zrobić. Kwestia była, widzicie, tylko dobrania taktyki. No i to nawet bez rannych się udało. Troszkę zepsutych rzeczy. Dużo Elerium. Okej, to mnie cieszy. Tak. Te zepsute rzeczy od razu sprzedamy. Musimy Titan Armor kupić. Titan Armor chyba dużo Elerium kosztują. W ogóle nie wiem, co mi się stało z tym. Nie wiem, naprawdę nie wiem. O, mamy jedno tylko, więc to też trzeba by było kupić. I trzeba by było kupić Titan Armor. 40. Dobra, jesteśmy w stanie kupić jedno Titan Armor i jedną tą Heavy Plasmę. Co się stało z Titan Armor i tymi Heavy Plasmami? Nie jestem w stanie wam powiedzieć. Może ktoś w komentarzu mi napisze, co się stało, bo... No nie wiem, no naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć, co się stało. O, mam 10 tych tanksów i duże kasy chcą za to. Dobra, będziemy szli jeszcze na bazę, więc się tam pewnie jakieś jeszcze pozbiera to. Na klucz mi brakuje Elerium. Outsiderów mam, no to dobrze. O, widzicie, jest Titan Armor. Ile mi tego Elerium wróciło? Ile ja mam tego? 33, trochę mało. Musimy poczekać. Druga wyrzutnia rakiet? Naprawdę? Ja zamówiłem dwie wyrzutnie rakiet? No to kurde, do gratulacji. Choć teraz to nie wiem, czy nie wyrobił Heavy Plasmy, no ale dobra. Ten klucz by mi pasował jeszcze jeden zrobić. A ja już buduję Titan Armor, dobra, to będę miał dwie zbroje Titan Armor, jedną Heavy Plasmę, jeden...
To już będę miał prawie wszystko. Te jeszcze latające zbroje chyba bym chciał z jedną, na pewno. To bym chciał jedno, ale to dużo Elerium, a później będziemy naszą flotę budowali. Dobra, dobra, no nie jest tak źle. Jakby się mogło spodziewać. We have a secure transmission coming Okej. from the council, Commander. Okay. Misja od Rady. Escort, target escort. We are No to. confident that you will handle this Czasem well to są with your ciężkie misje. discretion. Dobra, na pewno weźmiemy sobie troszkę tutaj siły. Nie mam żadnego genera? No a jest, kod jest. Dobra. O, tabul. Może nie będzie tak źle. Jajs. Ten czon mamy już bardzo, bardzo ładny. Tutaj bym chciał bardziej kogoś z frontu, frontowego żołnierza. Ha, tylko że niestety tych moich frontowych żołnierzy nie widzę tutaj żadnych. Jest to Shadow, okej, okay, niech będzie Shadow. No ja pójdę na tą misję tylko z przodu. I Van Dorn. Kurde, mocny team. Mocny team się tutaj szykuje. I weźmy jeszcze jakiegoś drugorzędnego infantry, żeby nie przesadzać. Zrobiło się tutaj nam tak. Tu weźmiemy sobie. Flame Cannon ostatnio rzadko używam, no ale może wreszcie się będzie dało użyć. Holga targeting. Dodatkowa amunicja. Dodatkowa amunicja. A nie będzie skoł. Dobra. Ice. Latająca zbroja. Plazma. Nie to. Zwykły scope był lepszy. Dobra, mamy dwie podpórki, więc jedną podpórkę. Zwykły scope. No i ten. Będzie wymiatał. Będzie wymiatał. Tobie dajemy latającą zbroję. Wiadomo, to nie jest ta. To... O, mamy już dwie dragony plazmy. Super. 21 zgubiła, a czyżby teraz się odnalazła? To bardzo cieszy mnie. Dobra, penetrująca amunicja niech będzie. Shadow. I mam dwie heavy plazmy. To nie musi, że Titan Armor się znalazły. Nie, ten Titan Armor jeden się zrobił, ale dobra. Nie mam żadnego na tej misji. Są dwie heavy plazmy. Czyżby się odnalazły nasze bronie? A może. No bo tutaj raczej nie będziemy nic łapali. Ja mu dałem heavy plazmę, tak? Na pewno heavy plazma też tutaj. Co bym tu mógł sobie jeszcze dać? Coś, co będzie mi dopalało. A może nie dopałkę, może po prostu, żebym był bardziej mobilny. Van Dorn. Mam aż dwie te. Szkoda, że mam tak mało rakietierów, bo powiem wam, że rakietierami by się tutaj fajnie grało. Chyba, że może zamiast Clooney'a wziął drugiego rakietiera? To też nie byłoby głupie. Więcej rakiet zawsze na propsie. Coś tutaj, co nas będzie mu dopalało amunicję.
No i dobrze. Choć ten jest jeszcze wolniejszy ode mnie. Okej. Myszka została nam jeszcze. A, dajmy jej Aklajfu. Myślę, że jesteśmy tu chyba wszyscy uzbrojeni. I tyle będzie w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia już niebawem.